Gdy nadchodzi król, aby rządzić tu, wszelka ciemność usuwa się. Gdy nadchodzi król, aby rządzić tu, wszelka ciemność usuwa się. Demoniczne łuski z oczu i z uszu z ludzi, którzy przychodzą teraz obok nas w imieniu Jezusa. Ja mówię, że oni mają otwarte uszy i otwarte serca na pełną Ewangelię. Amen. Kochani, poznaliśmy potężnego Boga, potężnego Pana Panów i Króla Królów. Chcę Ci opowiedzieć, jak poznałam Jezusa Chrystusa. Chcę Ci opowiedzieć, jak wszelka ciemność usunęła się z mojego życia, kiedy oddałam realnie swoje życie Jezusowi. Byłam kiedyś bardzo religijną osobą, bardzo religijną. I myślałam, że kiedy będę chodziła do kościoła, kiedy będę się dużo modliła, kiedy będę zawierzała się Marii, to w jakiś przeciwny sposób Bóg spojrzy na mnie przykrywnie. Myślałam, że to jedyna droga, aby poznać Jezusa. Że muszę wypełniać religijne rytuały, że muszę być wierna zasadom, które słyszałam w Kościele katolickim. Jednak w moim sercu była ogromna pustka i wielki głód, aby poznać Jezusa. Wtedy tego tak może nie nazywałam, ale to, co robiłam, moje pobożne życie świadczyło o tym, że tak naprawdę potrzebuję Jezusa, że tak naprawdę potrzebuję ratunku. 3 lata temu, kiedy pierwszy raz usłyszałam słowa pełnej Ewangelii, mój świat się realnie zawalił. Uważałam się za dobrą osobę, która nie paliła papierosów, nie brała narkotyków, unikała kłamstwa, chciała żyć
świętym życiem. Niejednokrotnie słyszałam od moich przyjaciół, że ja to na pewno pójdę do nieba, bo jestem taka święta, że jestem taka dobra, taka sprawiedliwa. Tak słyszałam. I gdzieś tak też wierzyłam. Aczkolwiek z drugiej strony czułam się niegodna, aby zwrócić się do Jezusa. Czułam się niegodna, aby zwrócić się do Jezusa. I 3 lata temu, kiedy usłyszałam słowa pełnej Ewangelii, kiedy usłyszałam, że moje dobre uczynki, moje pobożne życie tak naprawdę są niczym, że tak naprawdę, jeśli nie oddałam swojego życia Jezusowi i nie narodziłam się z Jego Świętego Ducha, to nie mam co nawet myśleć, że pójdę po śmierci do nieba. I kochani, to było dla mnie trudne, bo padł cały mój system działania, cały mój system myślowy, cały mój system wierzenia padł w jednej chwili, kiedy usłyszałam, że muszę narodzić się na nowo, aby wejść do Królestwa Bożego, że nie ma innej drogi dla mnie, jak to, aby uwierzyć w Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, ale nie na sposób religijny. Niejednokrotnie w Kościele katolickim mówiłam, Jezus jest moim Panem, On jest moim Zbawicielem, ale nic się nie wydarzyło. Nie miałam pewności zbawienia, ale pewnego dnia zrozumiałam, dzięki Duchowi Świętemu, który przekonał mnie o tym, że jestem w błędzie, że jestem grzesznikiem, jestem poganinem, który przez religijne rytuały pluje na krzyż Golgoty. I zrozumiałam, że jedyną sprawiedliwością jest Jezus Chrystus. Zrozumiałam, że diabeł jest pokonany, że Jezus Chrystus raz na zawsze załatwił temat. On zmartwychwstał i na zawsze pokonał diabła, pokonał śmierć. I ja mogę dzięki Jego ofierze, dzięki prostej wierze, to, co zrobił dla mnie osobiście, mogę mieć pewność zbawienia. Mogę być człowiekiem, który już tutaj na ziemi wie, skąd przyszedł i dokąd idzie. Człowiekiem, który wie i ma pewność zbawienia. Po prostu zapragnęłam Jezusa do swojego życia, ale nie tego religijnego, nie tego z obrazka, ale prawdziwego Pana Panów i Króla Królów, ten, który jest zmartwychwstały. Tego zapragnęłam, tego w swoim pokoju, bez żadnej regułki religijnej, a znałam ich masę. Powiedziałam tak, Jezus, jeżeli Ty jesteś taki, o którym, o tak jak ja słyszę, że jesteś, że Ty umarłeś za mnie, że Ty zmartwychwstałeś, to ja chcę Cię poznać, W krótkim czasie, wiecie, 2 razy była ogłoszona mi pełna Ewangelia. I za tym 2 razem moje serce już było pewne, że jedynym ratunkiem dla mnie jest Jezus Chrystus. Jeżeli nie zawrócę z tej drogi błędu, to czeka mnie piekło. Ja powiedziałam, kiedy osoba zapytała mnie, czy chcę oddać życie Jezusowi, czy wierzę w Jego ofiarę dokonaną za mnie, czy wierzę w Jego zmartwychwstanie. Powiedziałam, tak, wierzę. Tak, wierzę. Chwyciłam to sercem. Tak, wierzę Ci, Jezus. Oddaję Ci moje życie. Ustanawiam Cię swoim Panem i Zbawicielem. I wierzę, że Ty jesteś bramą. Ty jesteś bramą do nieba, nie pośrednicy katolicy, nie sakramenty, ale Ty, Jezus, jesteś realnie bramą do nieba. Wierzę Ci, I tego dnia
realnie wypełni mnie Święty Duch. Nie przez sakrament bierzmowania, przez prosty mój akt decyzji i modlitwę tej kobiety wtedy, narodzonej też na nowo. Wiedziałam, że mój duch ożył. Jak wariatka poleciałam do lustra i zaczęłam się przyglądać. Wow, nowy człowiek powstał. Mieszka we mnie Święty Duch. Wow, oczy Jezusa mam. Ja mogę uzdrawiać chorych, wypędzać demony, tak jak Jezus to czynił. To było wielkim moim pragnieniem. Kiedyś, aby być blisko Jezusa, aby czynić te same dzieła, które On czynił. Wypełnienie się to. Dzisiaj znam Jezusa. Dzisiaj On realnie jest moim Bogiem. Przeżywam z Nim życie. Jest we mnie radość, jest we mnie pokój, jest we mnie siła, której nigdy nie doświadczyłam, chodząc jako stary człowiek, chodząc jako człowiek, który nie zna Jezusa. Takiej radości nigdy nie znałam. Takiej miłości nigdy nie znałam. I ta pełnia Jezusa Chrystusa mieszka dziś we mnie. I chcę, aby też Twój Duch został wypełniony przez Świętego Ducha, abyś narodził się ze Świętego Ducha, abyś miał pewność zbawienia, aby Jezus realnie był Twoim Panem i Zbawicielem. Po to tu jesteśmy, abyś usłyszał prawdę, abyś zawrócił, abyś pokutował ze swojego życia bez Niego, a następnie uwierzył w dzieło krzyża, uwierzył, że On umarł za Ciebie i zmartwychwstał. I abyś miał życie tutaj na ziemi, w obfitości, a później z Nim w wieczności. To jest tak proste. Bardzo proste. Też kiedyś myślałam, że Bóg jest jakiś skomplikowany. To nieprawda. Bóg jest prosty. Prosty, logiczny. Jezus przyszedł do prostych ludzi. Dzisiaj możesz chwycić to wiarą. Masz ziarno wiary w swoim sercu. Chwyć to dzisiaj. Jeżeli nie masz pewności zbawienia, jeżeli czujesz pustkę, jeżeli dręczą cię jakieś nałogi, jeżeli coś cię dręczy, możesz dzisiaj doświadczyć wolności. Możesz przyjść na to miejsce. Będę się o ciebie modlić. I depresja odejdzie, i lęk odejdzie, każdy przejaw śmierci odejdzie, każdy nauk odejdzie. Jeżeli chcesz to przyjść, a doświadczysz Bożej mocy, jesteśmy tutaj po to, aby manifestować Boże Królestwo, Każda ciemność się usunie na imię Jezus, każda. Tego wieczoru podejmij decyzję o swojej wieczności zdecyduj Ty. Ty masz o tym zdecydować. Nie zdecyduje za Ciebie ani ksiądz, ani pastor, ani mama, ani chłopak, ani żona. Nikt. Ty musisz podjąć osobistą decyzję. To jest w swoich rękach. Wszystko już Jezus dokonał. Całe dzieło jest dokonane przez Jezusa Chrystusa. Ty decydujesz, gdzie spędzisz wieczność. Amen.